Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken, a przed wami 28 odcinek Supermarket Simulatora. Także zapraszam was do wspólnej przygody. Jak widzicie, no przed moją stronką Yukena troszeczkę już uprzątnąłem ten bajzel i galimatias, no ale tych kartonów jest tu tak wiele, że no będzie mi to zajmowało jeszcze sporo czasu. No eksperyment, jak widzicie, można uznać za skuteczny. Nie znikają te kartony, widzowie, nie znikają. Także siłą rzeczy, chcąc mieć porządek, będę musiał każdy ręcznie przenosić do kosza. Ale widzieliście, ile tych kartonów było w poprzednim odcinku. No myślę, że 1/3 już została posprzątana, ale nie miałem na to weny, żeby tak się tutaj tym zajmować. Moi drodzy, dzisiaj wam pokażę pewną niespodziankę, którą przetestujemy sobie, zobaczymy, czy to w ogóle działa. Natomiast tak, pewnie będziecie się dziwili, dlaczego ja tutaj znowu poprzestawiałem. Przecież w poprzednim odcinku było inaczej, były spore zmiany i było tak super. I zresztą mi się też podobało, wam tym bardziej, bo w komentarzach pisaliście, że super te kasy są poustawiane, a ja znów poprzestawiałem, no powiedzmy, że tak jak było. No niestety, moi drodzy, nie zawsze wszystko, co nam się podoba, jest po prostu praktyczne. I już wam powiem po prostu jednym zdaniem. Musiałem poprzestawiać z powrotem, te regały tutaj wróciły. No niestety, kosztem tego, żeby jakoś tam przy tych kasach było miejsce, no to jedyny taki ganek będzie troszkę bardziej, no, ciasny. No ale to przy kawach, no może być. Natomiast, no będziemy czekali, aż rozbudujemy sklep i wtedy już się zrobi konkretnie, bo raczej regałów już nie będziemy dostawiali. Także zobaczymy. Totalne przemeblowanie na full levelu sklepu. Natomiast odpowiedź dlaczego? Dlaczego, moi drodzy? Dlaczego? No, bo odpowiedź jest prosta, słuchajcie. Kasy wyglądały naprawdę fajnie, w sensie jakby ktoś nie widział, no to macie to w poprzednim odcinku. I było to super. Do pewnego momentu, że zacząłem robić test, bo chciałem sobie przelecieć dwie dniówki, no i spoko było. Natomiast, moi drodzy, okazało się, że zaczęły dziać się dziwne rzeczy. I to jakiś totalny bug jest w grze. Mianowicie, moi drodzy, bardzo dziwnie zachowywały się nasze NPC-ty, czyli klienci, totalnie oszaleli. No albo i kasjerzy oszaleli, przy czym od razu chciałbym wam powiedzieć, że nie ma to wpływu z żadnym modem, bo pierwotnie myślałem, że może jakiś mod to powoduje. Natomiast tak wcale nie było, moi drodzy. Niestety, jeżeli te kasy były w taki sposób ustawione, to działy się takie dość dziwne sytuacje, że na przykład klient podchodził do kasy, zanim oczywiście ustawiała się już kolejka, czekał z zapłaceniem, nie wiem, 10 sekund, zapłacił, już wszystko było super, powinien następny klient być obsługiwany, on stał przy tej kasie 10 sekund, czasem 30 sekund, tworzyły się wielkie kolejki i ja w ciągu takiej dniówki byłem w stanie obsłużyć maksymalnie 30 klientów, tak dobrze słyszycie, przy czterech kasjerach 30 klientów, nie 300, a 30. I jakby ktoś chciał powiedzieć, to absolutnie nie mam nic źle ustawionego w modzie, na przykład Better Cashiers, czy w tym drugim modzie, który też przyspiesza nam naszych magazynierów. Nie, moi drodzy, ja tam mam wszystko dobrze poustawione i kasjerów też przyspieszyłem, żeby oni tak ślamazarnie nie kasowali, no bo to było bardzo, bardzo nierealistyczne. Także no niestety, wróciliśmy do takiego, moi drodzy, tutaj wyglądu, jaki był. No tragedii nie ma, natomiast no, już ostateczne przemeblowania zrobimy, jak będzie więcej miejsca. Zajrzyjmy w ogóle, moi drodzy, światło się świeci, świeci się, to dobrze. Pewnie bym zauważył, jakby się nie świeciło. Chcę wam coś pokazać, moi drodzy, bo pierwsza rzecz, którą musimy zobaczyć, tu się w ogóle mi komputer zmienił i to jest powód i temat dzisiejszego odcinka. No ja bym chciał dniówkę przelecieć, żeby też te licencje już ostateczne kupić. To będą jakieś alkoholowe rzeczy i wtedy będziemy wiedzieli tak naprawdę już na 100%, ile półek będzie nam potrzebnych. Ale no jeszcze troszkę kasy musimy uzbierać. Dniówkę musimy przelecieć, moi drodzy, dlatego że mamy coś takiego jak supermarket online. Także, moi drodzy, no zobaczymy, przetestujemy to sobie. Jestem ciekaw, czy to będzie działało. Może wyjść nie fart Stefan. Natomiast opcja, moim zdaniem, bardzo fajna. Oczywiście, gdyby ktoś pytał, to drogi widzu, jest to mod. Mogę wam go podpiąć w opisie filmu, ale my go sobie dzisiaj przetestujemy. Według mnie fajne, tylko już z góry jeszcze go nie testowałem. Zrobię to razem z wami i tutaj razem z wami pierwsze wrażenia na temat tego moda powiem. Natomiast już mam pewną wątpliwość.
No bo jak się domyślam, tak wynikało z opisu moda, no to my dostaniemy karton, z którym to kartonem mamy chodzić, zbierać na półki dany produkt do zamówienia, no i to wysyłać. Podobno mamy, zobaczmy, bo jeszcze nie sprawdzałem, dopiero co odpaliłem Supermarket Simulatora, tutaj gdzieś, a tutaj, koło kosza. Tutaj jest skrzynka, moi drodzy, na wysyłkę. I tutaj będziemy nadawali te przesyłki. No według mnie opcja fajna, dla mnie szczególnie, bo jak wam mówiłem już nieraz w mojej serii, ja przez wiele lat prowadziłem realnie sklep zarówno stacjonarny, jak i sklep internetowy. Także zobaczymy. No to my będziemy, o, you have, tak, mamy pierwsze zamówienie, więc trzeba pewnie zajrzeć w komputer. Ja jestem ciekaw, jak to będzie działać, moi drodzy. Supermarket online. No i co? Zamówienia? Nie ma zamówień. No to coś tu nie działa. Czekajcie, tutaj mamy... No zero zamówień. O co chodzi? No, widzicie? Było jakieś powiadomienie, że mamy zamówienie, a... W ogóle, słuchajcie, czas nam stanął w miejscu, widzowie. Coś się zbugowało, bo zobaczcie, klienci wchodzą, sklep otwarty. Może trzeba, nie wiem, przeładować? Nie wiem, zapisz, kontynuuj. Zobaczcie, widzowie, cały czas mamy 8 rano i czas stoi w miejscu. Czas się zatrzymał, widzowie. Nagle magazynierzy się obudzili. Coś nam się supermarket przez tego moda, słuchajcie, zbagował. Halo, halo. No i co? 8 rano, to my będziemy tak sprzedawać, słuchajcie. Znaczy, właśnie miałem pewną wątpliwość, widzowie. I tu chciałem wam się podzielić tą wątpliwością. Zobaczmy, czy tutaj, a nie możemy. Słuchajcie, miałem pewną wątpliwość, moi drodzy, bo ten czas tej dniówki leci strasznie szybko i według mnie, żeby obsłużyć zamówienia internetowe, i ja bym chętnie to robił, bo byłoby to faktycznie coś ciekawego, no to ten czas powinien lecieć wolniej. Natomiast zwróćcie uwagę, że coś nam się zbugowało. Nie ściągałem moda na zatrzymanie czasu, jakby ktoś pytał. W ogóle ostatnio to jest jedyny mod, który w tej chwili ściągnąłem, więc wiem, że jeżeli coś tutaj się dzieje, to za sprawą tego moda. I właśnie, możecie się przyjrzeć, jakby ktoś miał wątpliwości. Tak pracują moi kasjerzy. Nie za szybko, nie za wolno, lecz w sam raz. Tak mam to ustawione, tak to działa. Widzicie, przychodzi pani, płaci i zaraz idzie. Nie stoi przy tej kasie i się nie gapi. To ustawiłem oczywiście w tym jednym konkretnym modzie, gdzie też ustawiłem prędkość kasjerów i tak dalej, magazynierów, i to jest według mnie takie spoko. Ale działa to w tym momencie, jak te kasy są ustawione tak. Jeżeli kasy miałem ustawione inaczej, to widzowie, nie działało. Natomiast zastanawia mnie ten zatrzymany czas. Czy któryś z modów mógł mi, widzowie, czas zatrzymać? To mnie teraz zastanawia. No na razie nie będziemy... No na razie sobie zobaczymy, może więcej zamówimy. No zobaczcie, wszystko jest... 8 i koniec. Czas stanął w miejscu. No tego bym się, widzowie, nie spodziewał, że się nam czas zatrzyma. Ja oczywiście często mówiłem podczas mojej serii, że ten czas troszeczkę za szybko biegnie i chciałbym mieć możliwość... O, zobaczcie, jak tutaj ładnie można oglądać nasz sklep. Słuchajcie, ja cały czas mówiłem o tym, że powinien ten czas po prostu być jakoś skalowalny, żebyśmy mogli sobie wybrać skalę czasu, bo według mnie ta dniówka zbyt szybko biegnie. Wolałbym to inaczej mieć rozwiązane, ale to może w końcu nagram taki odcinek, w którym powiem, czego mi brakuje w Supermarket Simulatorze, co powinni twórcy dodać. Ale to była jedna z tych rzeczy. Brak możliwości ustawienia tej skali czasu, tego tempa. Dla mnie to było zbyt szybko. I na przykład większość, chyba każdy z was tak robi, prawda? Drogi widzu, zresztą możesz się w komentarzu podzielić ze mną, czy tak robisz, no ale większość z nas jednak robi w ten sposób, że zanim otworzymy sklep, uzupełniamy półki, czy tam cokolwiek, no jest to takie czasem uciążliwe. Ja bym wolał móc ten sklep otworzyć godzinę wcześniej, żeby klienci już wchodzili, a w tym czasie bym sobie pracował.
Akurat tutaj ściągnąłem tego też moda już jakiś czas temu, że w nocy pracownicy uzupełniają półki, czyli że w nocy pracują, zaczynamy następny dzień, możemy sobie złożyć zamówienie i generalnie nie ma najmniejszego problemu. Ja nic, słuchajcie, w ustawieniach tego moda nie robiłem. Moi drodzy, nic nie robiłem w ustawieniach tego moda, a czas nam cały czas stoi. To jest ciekawe. No to dzisiaj mamy ciekawy odcinek, widzowie, bo tak jak mówię, robimy eksperymenty. Ja chciałem to zrobić w tej postaci, że po prostu... I będę tak robił. Moi drodzy, od dzisiaj będę tak robił, że jeśli jakiegoś moda ściągnę, którego będę chciał przetestować, to zrobię to z wami. Zobaczcie, nasi magazynierzy no, w realistyczny sposób chodzą z tymi kartonami, no czyli w takim tempie, w jakim ja bym śmiało mógł po tym sklepie chodzić i to jest dla mnie spoko, nie? Nie za szybko, nie za wolno. Zobaczcie, no tutaj akurat wybiegł. Wybiegł ostro z tym kartonem, no ale jest to nadal realistycznie. Kasjerzy też pracują, jak widzicie, realistycznie. Często klienci na długą kolejkę aż tak nie narzekają. I w ogóle, słuchajcie, jeszcze taka ciekawostka, jak miałem ustawione te kasy w inny sposób, to mówię, zobaczcie sobie w poprzednim odcinku, jak to było ustawione, no to, moi drodzy, sytuacja była jeszcze dziwna, bo albo ludzie stali w kolejce, w ogóle, słuchajcie, oprócz tego, że mi się ludzie bagowali przy kasach, to oni się bagowali, słuchajcie, przy regałach, no stali wszyscy jak takie, nie wiem, zombie jakieś, ja tu myślałem w pewnym momencie, mówię, o co tu chodzi. Stoją wszyscy, gapią się w te regały, nie wiem, czy etykiety każdy czytał, czy co. Potem też przechodzili mi klienci przez mój magazyn, żeby w kolejkę się ustawić, także sytuacji było sporo. No tylko jestem ciekaw i dlatego nie chcę tego przerywać, bo jestem ciekaw, widzowie, co się stanie, skoro stanął czas, czy nagle, nie wiem, ten czas stoi i to tak będzie w nieskończoność, czy nagle, nie wiem, zrobi się nocka? Z drugiej strony... Jestem ciekaw i chciałbym taki eksperyment zrobić, co się stanie, jeśli ja zapiszę grę na pewnym etapie i wrócę do tej gry, wchodząc do niej ponownie. Czy wtedy ten czas ruszy, czy on też będzie stał? I czy to może być powodem tego moda? Natomiast słuchajcie, ja zawsze, jak ściągam jakiegoś moda, no to analizuję, czy to przez niego może się stać. I uwierzcie mi, jak tutaj przy tych kasach sytuacje miały miejsce... Dziwne rzeczy się działy, to ja też niektóre mody po prostu wywalałem z folderu, żeby ich nie było i testowałem. Nie, to jest odpowiedź oczywista, że problemem, moi drodzy, tutaj ewidentnie było złe ustawienie kas. I pewnie ktoś z was by tutaj zarzucił, no dobra, gościu, pewnie poustawiałeś kasy... według innej strefy, tak? I co się dziwisz? Otóż, drogi widzu, od razu ci powiem, że mimo tak, ja używam tego moda, który pozwala nam ustawiać meble, natomiast te kasy były bardzo dobrze ustawione, były dopasowane i nie nachodziły na siebie. To zobaczcie, to już idąc tym tropem, można przyjąć, że w tej chwili ta kasa troszeczkę nachodzi na siebie i zobaczcie, to działa sprawnie, także nie, absolutnie, ja tutaj błędu nie popełniłem lub jedynym błędem, jaki mogłem popełnić, no to było po prostu... To było po prostu to, że no źle w jakiejś postaci ustawiłem. O, tu będzie ładne zamówionko, prawie 200. No nic, moi drodzy, to zobaczcie, już zarobiliśmy ponad 12 tysięcy obrotu. No to by wychodziło, że co, że zaraz do 100 tysięcy dobijemy. Ale wiecie co, ja chyba tak nie chcę, moi drodzy. To takie trochę nieuczciwe by było. Moim zdaniem, dorobić się. Na licencję już mamy, poziom już biliśmy. Przy czym powiem wam szczerze, że nie chciałbym aż tak się dorobić. No dobra, sekcję mamy kupić, natomiast to nadal uważam, że byłoby takie dziwne. Szkoda, że nie można dowrócić tutaj do poprzedniego save'a. No nic, no to najwyżej zainwestujemy w towar na magazyn. Tylko, że to tak w nieskończoność by wynikało, moi drodzy, że w nieskończoność będziemy tutaj stali. Oni będą tak kupowali, ciągle idą nowi klienci i coś. Zobaczmy jeszcze raz do komputera, czy coś się odbagowało. Kurczę, myślałem, że ten sklep internetowy to jednak będzie fajna opcja. No zobaczmy, no bo w markecie tutaj nic nam się nie zbagowało. Już staram się, słuchajcie, w tej chwili wchodzić w każdą zakładkę i patrzeć. No oczywiście nie kupujemy, moi drodzy, tej licencji, ponieważ tych produktów nie mamy. No nie chciałbym przy tłoku, przy ludziach tego robić. No tutaj mamy to, no tu mamy wszystko na maksa, więc spoko, store customizer, no nie wiem, mam zmienić kolor ściany na taki, jaki był, ale to nam czasu nie odbaguje, jak widzicie.
No, także czas nam się zatrzymał i tyle. Tutaj nie mamy zamówień, mimo że przyszło powiadomienie, że jakieś zamówienie jest. Ja tu nie widzę, słuchajcie, może tu trzeba gdzieś poklikać, ale tu szczerze nie wiem, nie ma gdzie za bardzo poklikać. Widzicie? No tu taka jest zakładka, nie wiemy. Tu pewnie będą te zamówienia, no widziałem screena na stronie moda. No bo nie mam pomysłu, co innego mogłoby mi, słuchajcie, popsuć to. Wszystko działało, jeszcze przed odcinkiem, słuchajcie, działa. No już teraz na kolejkę ludzie narzekają. Przy czym, no wiecie co, my tu zaraz zrobimy 20 tysięcy utargu i tak idąc tym tropem, to do miliona kasy bym doszedł, bo bym po prostu dniówki nie był w stanie zakończyć. No nic, powiedzmy, że tą kasę doinwestujemy w towar na magazyn, przy czym widać po papierach toaletowych, widzowie, tam przecież zobaczcie, kochani, zobaczcie, przecież papiery toaletowe mamy, to też jest zmianka z poprzedniego odcinka i ten mod na pewno tego tych zmian nie wprowadził. Zobaczcie, moi drodzy, papiery na dwóch paletach, każdy papier jest na dwóch paletach, a łącznie mamy cztery papiery plus na jednej palecie te wszystkie rzeczy, więc te duże rzeczy właśnie na palety powstawiałem i widać po papierach, ile towaru zeszło. Tak samo mamy dwie palety z ziemniakami, więc ja nie wiem, słuchajcie, powiem wam szczerze. Tutaj oczywiście zakładamy, że kasjer jakoś się przepycha, no trudno, życie, nie? Zawsze może tak jak ja sobie przez kasę, wiecie, przeskoczyć, o zobaczcie, hop, 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 jak żabka, cyk i już jest na zewnątrz, nie? Witam, panie Heniu, witam, no tam czasem trzeba poskakać w tej pracy, nie? A nic mi, szafie, nie gadaj, skaczesz mi, kazesz, co ja, jakaś kukumka jestem, czy co? Zapierdziel w tej robocie, zobacz, szefie, jaka kolejka, sam byś na kasie stanął, ja tu się już spociłem, nie mam kiedy zjeść, kawy wypić, nawet srać mi się chce. Oj tam, narzekasz. Heniu, nie narzekaj, premię ci dam, zobacz, jakie utargi, podzielę się z pracownikami. Szkoda w ogóle właśnie, moi drodzy, że nie można tutaj dawać jakichś premii pracownikom. Zresztą i tak nie są realni pracownicy, na pewno byłoby fajnie, gdyby można realnych ludzi zatrudniać, którzy byłaby to forma może multiplayera wtedy, może wprowadzą. No nic, moi drodzy, no ja chyba widzę, że czas nie ruszy, ci klienci cały czas będą tak chodzili, już zrobiliśmy chyba 30 tysięcy obrotu i czuję z tego powodu niesmak, no bo to... Znaczy, ja jestem zdania, że dniówka powinna trwać dłużej, bo ten czas szybko biegnie, no ale bez przesady, żeby ten czas stał w miejscu, to znowu, wiecie, nie popadajmy w skrajności. Skrajność, pewnie gdybym to tak zostawił, słuchajcie, przez godzinę, to obawiam się, moi drodzy, że miałbym wymieciony cały towar z półek plus cały towar z magazynu, jeżeli bym nie domawiał. A czekajcie, a zobaczmy, czy można zamówienie złożyć w sklepie, bo może to jeszcze być... Wiecie co? Mam jeszcze jeden pomysł. No nie wiem, niech to będzie na przykład chleb z dostawą na magazyn. No i co? Coś się zmieniło? Nic się nie zmieniło. Też czas. O, tu makaronu nie mamy, widzowie. Nie mamy makaronu. To czekajcie, coś by trzeba... No dobra, towaru trochę podomawiam na magazyn, natomiast nadal uważam, że... Kochani moi drodzy, nadal uważam, że coś tu jest nieryn, mocno nieryn, nie? To, co jest na czerwono, postaram się, słuchajcie, podomawiać. Zresztą fajna opcja jest, aha, bo ziemniaków nie mamy na magazynie. Ziemniaków nie dawałem na magazyn, znaczy one były, ale pousuwałem etykiety, bo stwierdziłem, że ziemniaki to mogą być na palecie albo tam dosłownie te. No zobaczymy, ale wiecie co, no... Zastanawia mnie to, no jakieś zamówienie możemy strzelić, nie? Niech tam trochę się, wiecie, do tego towaru tutaj doda, ale no będę musiał sprawdzić. Bardzo jest to ciekawe, widzowie, naprawdę jest to ciekawe. Chociaż też nie wiem, czy nie przerażające z drugiej strony. Ja to teraz, widzicie, przez menadżera robiłem. Bo tu macie, moi drodzy, dwie opcje z tym zamawianiem towaru. Albo możecie chodzić po magazynie i skanerem klikać, co nie zawsze działa idealnie, albo często widzicie właśnie w tych stanach magazynowych. Tylko wiecie, te stany magazynowe to też tak mogą być mylące, no bo nie wiecie, w jakich kartonach ile jest produktów, nie? Więc czasem jest łatwiej po prostu chodząc, a czasem po stanach magazynowych. No tam widz napisał komentarz, no ale to ja może bym tego po prostu nie komentował jak mogę, za bardzo, bo będę no zbyt chamski, moi drodzy. No widz napisał, że można użyć pewnego moda, którego nazwy nie podam i się magazyn sam będzie automatycznie wypełniał. No moi drodzy, no to nie chcę komentować rzeczy dostępnych dla ludzi bez ambicji.
absolutnie. Nie chcę tego komentować, bo to, wiecie, dla mnie, ja wam mówiłem, co myślę o tym, że zamawiacie towar i ten towar wam uzupełnia się na magazynie. Ta opcja jest okej, dlatego że wy za to płacicie. To jakby kurier w domyśle dostarcza wam towar na magazyn. Poza tym macie magazynierów, rozumiem, ale tak, żeby nic nie robić, no w tym sklepie jednak chcemy coś sami porobić, coś podziałać. Zobaczcie, nawet jakbym miał sam papier toaletowy uzupełniać, to byłaby to dla mnie mega frajda. No i chyba uzupełnię. Może trzeba towar jeden uzupełnić, żeby się czas odblokował. Ja już nie wiem, słuchajcie, co wszystko próbuję, słuchajcie, co się da tutaj zrobić. No nie wiem, ziemniaki. No dobra, to uzupełnimy ziemniaki. Jak widzicie, próbuję już wszystko, co się da robić. Ten czas, jak widzicie, tę moją formę biegania sobie mocno spowolniłem. I dlatego teraz mamy takie chodzenie i nie będziecie mieli wrażenia, że wam się w głowie kręci, że za szybko chodzę. No nie. Nie wiem, widzowie, co ja mam tu jeszcze zrobić, szczerze. Jak mam być szczery, kompletnie nie wiem, co powinienem zrobić, żeby to odblokować. No widocznie, moi drodzy, będzie trzeba tej oto sytuacji. Spróbuję wyjść, bo ja nie chcę, widzowie, słuchajcie, też tak nieskończoność tej kasy trzepać. Wiadomo, że wielu z was by pewnie to było na rękę, że kasa leci jak głupia, tylko czy to jest frajda? Więc słuchajcie, ja wyjdę z tego, zapiszmy i wrócę zaraz i zobaczymy, czy czas się odblokuje, jak wejdę do gry ponownie. To, że oczywiście wy, moi drodzy, zaraz zobaczycie. No dobra, moi drodzy, jesteśmy ponownie. Oczywiście jak zwykle będzie trzeba światło zapalić, natomiast... Oj, coś tu już coś tak dziwnie. Już coś tak dziwnie. No dobra, magazynierzy ruszyli. Znowu mam napisane open jest. Okej, okay. Widzicie, tu będą niestety książki porozrzucane, bo magazynierzy są takimi gamoniami, że to się tak dzieje. No i dobra, i czas nadal stoi, prawda? Jest open. Gdzie są klienci? Dobra, klienci zaczynają przychodzić. Sprawdź komputer, był komunikat, czyli taki sam jak ostatnio, i zamówień, moi drodzy, nie ma. Czyli jest jakiś totalny bug, to nie wiem, co to tu robi. Czyli, kochani moi, w ogóle te lejsy przecież ostatnio chyba przenosiłem już, może mi się przyśniło. Kurde, no może trzeba, nie wiem, coś kliknąć na tej skrzynce pocztowej. No nie, no generalnie mod, jak widzicie, nam zablokował czas. Co byłoby fajną opcją, drogi widzu, jeśli byśmy mogli ten czas spowolnić, no ale nie w takiej postaci. Wiecie co, jeszcze zobaczę, bo mamy plik konfiguracyjny tego moda. Mamy plik konfiguracyjny tego moda, którego to ja nie zmieniałem. I może tam warto też coś zerknąć, natomiast no to jest dla mnie bez sensu, bo już nas stać na licencję. A chciałem dwie dniówki przelecieć, żeby na licencję zarobić. Nie, jedna by mi wystarczyła dniówka, natomiast no... Wiecie, tak to ja nie chcę się bawić, że mi tu zaraz się 100 koła zrobi na koncie. Bo to bym się czuł, słuchajcie, jakbym, nie wiem, tą kasę z nieba dostał, chociaż oczywiście, no towar schodzi i... Będę musiał go zamówić, no ale robić to jednego dnia, no nie wiem. Chociaż w sumie co za różnica, nie? Jakby nie patrzeć, ale... Myślę, że popsuło nam tą zabawę. Słuchajcie, no nic, no czyli to się nie naprawiło. Czyli tak wygląda test. I tak, widzowie, będę starał się w taki sposób testować mody. Będę się, drogi widzu, w ten sposób starał testować mody, bo wtedy widzicie no, też moją taką reakcję na bieżąco. Czy to ewentualnie z czym mam jakiś problem. Mod działa, no bo w komputerze się pojawił, natomiast nie rozumiem, czemu czas nam się zatrzymał. Jest to dla mnie naprawdę, no i mówię, zaraz 100 koła będzie, także słuchajcie, no tutaj jakby no możemy sobie dalej robić działania w sklepie, natomiast ja chcę dojść do końca testu tego moda, także spróbuję jeszcze, słuchajcie, zrobić pewną edycję, zobaczymy, co tam są za opcje w pliku konfiguracyjnym i zaraz tutaj do supermarketu naszego wrócimy. No cóż mam wam powiedzieć, widzowie? No ciężko jest mi w tej chwili opinię mówić. No jakby bez dniówki to nie ma w ogóle sensu. Dniówki muszą być, chociaż z drugiej strony, zobaczcie, zarabiacie kasę, a nie płacicie rachunków, no bo to jest jeden dzień, ale no to według mnie jest... No mówię, to tak jakbyście kasę za nic dostali. To psuje całą zabawę, całą rozgrywkę, że jednego dnia cały sklep wyprzedacie. No to jakby, wiecie, jest bez sensu. Dobra, za chwilkę zobaczę, o co tu w tym chodzi, moi drodzy, i ostatecznie wam dam znać. Jeżeli to już się nie naprawi po moich zmianach w pliku, to już nie wiem.
No dobra, moi drodzy, ostatnia próba. Ostatnia próba. I teraz tak. Jeśli się okaże. Czekajcie. O, leci czas. Tylko, że ja tam nic zapisz. Dobra, widzowie, wychodzi, że działa, bo czas zaczął lecieć. Tylko, że ja tam tylko numer zamówienia. Znaczy liczba za... Jedyne, co zmieniałem, co widziałem, że zmieniałem, to był numer zamówienia, moi drodzy. I polegało to na tym... To jeszcze jest niedobre. Że po prostu te zamówienie jest na tam, nie wiem, 100 tysięcy ustawione, a ja chciałem, żeby moje numerki zamówienia, słuchajcie, były na przykład do 100. No tak jak to jest realistycznie. Ale nagle zaczął nam czas lecieć. No okej, okay, no okej, okay, moi drodzy, no okej. Okay. Troszkę nieuczciwie w ten sposób się czuję, jakbym pieniądze zarobił, no bo to tak nam przybyło tej kasy 20 koła. Zresztą zobaczymy na podsumowaniu dnia. Pewnie i tak do 100 dobijemy. Ale zobaczmy, supermarket online, zamówień nadal, moi drodzy, nie ma. No nie wiem, może trzeba poczekać, aż trochę czasu minie. Czyli ten mod, no nie działa do końca. A znowu, wiecie, nie jestem jakimś gamoniem, który nie umiałby sobie z tym poradzić. No jest tam, o jest napisany, słuchajcie, jakiś komunikat. Dobra, szybciutko biegniemy do kosza. Wiem, że nie lubicie, jak szybko biegam, ale czasem muszę. Biegniemy, słuchajcie, w podskokach na jednej nodze do... Nie do kosza, a do sklepu online. No nie ma, no gdzie jest zamówienie, jak nie ma? No widzicie, jest napisane, że zamówienie. A tam niby było napisane, że online dla wersji 1.2.4, czyli tą, którą mamy. Ciekawe to jest. No dobra, no ale czas nam zaczął płynąć. O, ktoś z moją książką szedł. To już zauważyliście, nie? Spostrzegawcze osoby zauważyły, że sobie wprowadziłem swoją książkę, tak. Teraz może być zagadka, gdzie ta książka się znajduje na półce. No pewnie tam, gdzie książki. No i zobaczcie, to jest też taki kolejny bug, jeśli chodzi o samego Supermarket Simulatora, że te ci nasi magazynierzy kartony rozrzucają, jeśli po prostu z gry wychodzisz. No ale dobrze, moi drodzy, no okej, okay, leci czas. No może musi dniówka przelecieć, nie wiem. Spróbujmy jeszcze zrobić tak, żeby ta dniówka przeleciała. Przy czym jak widzę, no na półkach się tu naprawdę zrobiło... Ciasno. No i zobaczcie, masz nowe zamówienie, wejdź do komputera. Wiadomo, że sklep online, no to w komputerze. No i co? I nie ma zamówień. Czy ja, drogi widzu, jestem jakiś ślepy, ale ja tu nie widzę żadnego zamówienia. Zobaczcie, cyk, cyk, cyk. Wchodzę w orders. Nie ma zamówień. Nie ma, kochani, żadnych zamówień. Tutaj ktoś już czegoś nie mógł znaleźć. No tak, no bo mi pewnie towar w ogóle wymiotło z półek. Bo ja przez to, co się działo, to nawet... O, nawet moich... A jest moja książka, dobrze. Wydało. No i znowu mamy komunikat, widzowie. Może teraz trzeba nie wchodzić, trzeba poczekać, nie wiem. Coś tu się buguje. Słuchajcie, przez to, że nam ten czas stanął, jak widzicie, moi drodzy, no ma to ten minus. Że tylko bałagan się na sklepie zrobił, bo zobaczcie, te gamonie jedne, kurcze. Ach, żebym ja za nich kurczoki uzupełniał, a nawet nie uzupełnię tak naprawdę. Aha, jeden kurczok był w kartonie tylko. To też jest taki jeden minus, że słuchajcie, jak oni dają z powrotem na magazyn te kartony, to na przykład potrafią obok siebie stać cztery kartony, które mają dokładnie tyle samo, czyli na przykład po jednym kurczaku zamiast jeden karton. Nie, dziwne to jest dla mnie. Dobra, tu nic nie zrobimy. No i co z tym zamówieniem? No był komunikat, moi drodzy, jakiś. Ale zamówienia nie widzę. Nie wiem, może oni to muszą dopracować, może update wejdzie. No kurczę, chciałem z wami przetestować, jak to działa. Ale jak widzicie, no to nie działa. Nie wiem, no już ta dniówka i tak musi nam przelecieć, bo jestem ciekaw, może być tak, że dopiero następnego dnia to zacznie działać, skoro ja tu grzebałem w pliku w jakichś ustawieniach. Natomiast widzimy, że przychodzą komunikaty, nawet jak ten czas stał w miejscu, tylko to jest ciekawe, czemu ten czas stał w miejscu, czemu mod od sklepu internetowego nam nagle zatrzymuje czas. Ale zobaczcie, też patrząc teraz, bo tak mi się wydawało, że patrząc jak ten czas szybko biegnie tej dniówki, to uważam, że szykowanie zamówień byłoby zbyt... kłopotliwe, no chyba, że jednego dnia zbieramy zamówienia, a następnego przed otwarciem sklepu możemy je kompletować. To byłoby kapitalnie, bo ja na przykład nie wyobrażam sobie wśród tej liczby
klientów, moi drodzy, chodzić między klientami i szykować zamówienia. To takie by było troszeczkę nawet w świecie realnym nieprofesjonalne. No i mamy znowu komunikat. No i zobaczcie, cały czas są komunikaty. No nie wiem, bo zaraz pójdę jeszcze raz, kurde, do tego pliku zajrzę. No i nie ma. Wiecie co, minuta, widzowie. Minuta. Może ja ten plik muszę po prostu usunąć, może nie wiem. Zróbmy już sobie, albo dobra, niech ta dniówka przeleci. No to szkoda w ogóle, słuchajcie, teraz marnować. Zrobimy, widzowie, takie coś. Zanim zaczniemy następną dniówkę, ja wezmę po prostu, usunę ten plik, bo przypuszczam, że on musi się na nowo może stworzyć. Zobaczymy. Usunę po prostu ten plik. No i tyle. Jak widzicie, już dużo rzeczy ludzie nie mogli znaleźć, mimo że wszystko, za wszystko są odpowiedzialni nasi pracownicy. No ale to jest wynik, słuchajcie, my zrobiliśmy, widzowie, zresztą widzicie po papierze toaletowym, w ogóle po półkach widzicie. My przez to, że nam ten czas stanął w miejscu, praktycznie zrobiliśmy 40 tysięcy obrotu już na ten moment. Co dla mnie jest... tutaj będzie chyba najlepszym określeniem. Znacie moje podejście, gdy coś jest, że tak powiem, za łatwe, zbyt szybkie, pozbawia kreatywności. No moim celem było dzisiaj przetestować po prostu sklep internetowy, zobaczyć, czy ja umiałbym to ogarnąć. Natomiast mam też, tak się zastanawiam, pewną tutaj, no może wątpliwość, nazwijmy to, czy jak ten sklep, będą załóżmy działały te zamówienia ze sklepu internetowego, czy będziemy mieli, nie wiem, tam jakoś ikonki tych produktów, czy będą nazwy polskie, no bo wiecie, my tu pozmienialiśmy produkty, tak, na polskie. Więc ja mam nadzieję, że to będzie kompatybilne z produktami polskimi. Tutaj twórców produktów polskich absolutnie nie można by za to obwiniać, tylko jak już to twórca moda powinien o tym pomyśleć, tego sklepowego. Ale dobra, zobaczymy. Zaraz nam się, już właściwie nam się dniówka skończyła, więc wiecie co, tyle kasy dzisiaj zarobiliśmy, że myślę, że możemy na tym etapie zakończyć ten dzień, tylko ja chcę zmienić ustawienia pliku, to znaczy chcę usunąć ten plik, zanim zaczniemy następny dzień. Także jeszcze raz muszę wyjść z supermarketu, usunę ten plik i zobaczymy, co się stanie następnej dniówce. Także znów za chwilkę się widzimy. Dobra, ostatnia próba, bo jakby powiem wam szczerze, chciałem przetestować, ale aż tak mi nie zależy. Tak jak widzę, troszeczkę się nam też dłużej ten... A tu co, mogę zrobić open? A, bo było open, dobra. Było open w nocy. Czekajcie, światło. Dobra, i teraz tak, był też ten mod, który... A patrzcie, jeszcze klient wchodzi, a ja chciałem zakończyć dzień. Panie, szanowny. To mi się oczywiście podoba, jak widzicie, że po tej dziewiątej też klienci wchodzą, jest wszystko spoko, no jak, a to co to tutaj? Po tej dziewiątej klienci wchodzą, jest wszystko spoko, przy czym no dla mnie ten sklep mógłby być śmiało do 23 otwarty. No nic, my mieliśmy i tak dzień zakończyć, tu nie ma co. Zobaczcie, widzowie, 500 klientów mieliśmy, prawie 40 tysięcy obrotu. No jakby to nie satysfakcjonuje, no bo to jest takie oszukane. Słuchajcie, no i właśnie, nie płacę rachunków, więc mi automatycznie zapłaciło rachunki. Rachunki to by trzeba wejść, no. To może, a słuchajcie, może ja nie wiem, może ja muszę rachunki popłacić. O, zobaczcie, rachunki do popłacenia. Skoro nieuczciwie kasę zarobiliśmy, to ją nieuczciwie wydajmy. No i zobaczcie, no nie ma zamówień, czyli nic wczoraj nie zostało. No dobra, to zobaczmy, co się stanie, jak otworzę sklep. Ja ten plik całkowicie, słuchajcie, usunąłem, więc on powinien się w tej chwili... O, i zobaczcie, otwieram sklep, przychodzi mi, że mam zamówienie. No dobra. O, co to się stanęło? Coś... Ej, są, widzowie, działa, czyli usunąłem plik i działa. Czyli co? No nie wiem, weźmy to najmniejsze od początku, czyli to są zamówienia, tak? Ale dużo ich jest i ja mam to wszystko sam. I tutaj właśnie jest moja wątpliwość, widzowie. O, dostałem karton. Monte jogurt. Ktoś zamówił Monte jogurt. Czyli jest, działa z językiem polskim, bo wiemy, że to jest Monte jogurt. Tylko jeszcze, wiecie, ja tych lodówek jeszcze nie poustawiałem według jakiejś tutaj jakiegoś schematu, bo wszystko przestawiałem i mam totalny bajzel, ale znaleźliśmy jogurt Monte. Well done. I idź z tym na... Idź z tym do poczty. No dobrze, widzowie, tylko czemu taki wielki karton do wysłania jogurtu? No ale dobra, no nie komentujmy.
tym to by chyba sraj taśma była prędzej. I teraz co? I teraz mamy z tym iść do poczty. I co? I wysyłam, tak? A, jest. 1000 tam, milion, pierwsze zamówienie zostało złożone. No dobra, pierwsze zamówienie nam się udało zrobić. Tylko zobaczcie, jak ten czas leci. Ja nie dałbym rady, słuchajcie, wszystkich zamówień obsłużyć w ciągu dnia. No nie wiem, biorę takie mniejsze na razie. O ja, ile towaru. Kokolino, cleaner. To Kokolino to nie... Aha, bo to jest tak, czyli Kokolino to pewnie będzie ten wielki. No jest Kokolino, tak? Dobra, Hortex Sos. Czyli nazwy są polskie. To mi się... A, światła nie zapaliłem. Kurde, bo zaraz mi się to czknie. Hortex Sos, tylko... Sok, tylko widzicie, widzowie. Jest mały problem, kochani moi drodzy, bo ja, tak jak mówię, tych lodówek jeszcze nie mam poustawianych. Ja nie wiem, gdzie co jest. Bo robiłem to przemeblowanie i nie... Ale nie jest na... Orange juice. No to orange. Kujawski olej. Jakby wiecie, jeszcze po tym przemeblowaniu tak się nie umiem odnaleźć, gdzie co jest na półkach, nie? Bo to tak na razie tylko muszę się dopiero przyzwyczaić. I Kujawski był ten. I zobaczcie, ja to zamówienie będę kompletował pewno do końca dnia. Tao Tao ostry sos, no jest. Akira to nie wiem co, to jest Sprite. To może po kolei, to co wiem najpierw będę robił, bo powiem wam szczerze, to z tą książką coś tutaj jest nie ryn. Dobra, Sprite. MK Cafe, no to ej, no to dobrze, słuchajcie, nazwy są. Kawa MK Cafe była ta, tak? Oj, źle zrobiłem. Puchatek. Co jest? Puchatek nie, to miało być MK Cafe. Tytan czy polski cukier? Velvet Cleaner. Ale Velvet to chyba papier. Ktoś toaletowy zamówił. Nie. A jest jakiś Velvet Cleaner? Widzicie, to jest mi ciężko teraz się odnaleźć. Mamy napisane Velvet Cleaner. To co, ten? Też nie. Ale my tu nie mamy, widzowie, żadnego cleanera Velvetu. Widzicie? I to nie jest tak łatwo to zamówienie teraz zrobić. Jest Ludwik, no ale przecież, kurczę, Ludwik to nie Velvet. Fajnie się to obsługuje, nie ma problemu jakby z rozumiem obsługę tego w tej chwili. O, cukier jakiś był, ale to nie był chyba w proszku, nie? Polski cukier. Sprawdźmy, nie. Jedno co... No tu jest Ajax, a nie Velvet. Też nie Ajax. To jest płyn na komary. Też nie. Jeszcze jeden mieliśmy gdzieś cleaner, ale kurde, gdzie ja go mam wstawionego? Tu, Dix. A może to, chusteczki? No dobra, no oni cleaner wpisali. Widzicie, to nie takie proste, to trzeba się nauczyć. Lody jakieś, Grecjana, woda. Teraz zgaduj z gadula, gdzie są lody Grecjana. Woda, czyżby ta? Nie, to jest muszynianka, a tutaj jest żywiec zdrój. Widzicie, to nie jest tak łatwo, widzowie. O, kurczaki ktoś mi wykupił. To wam powiem, że w ciągu dniówki będzie ciężko to robić. Tu są lody Grycana. No. Dobra. Żywiec Zdrój. Teraz nie wiem, gdzie mam wodę Żywiec Zdrój. Gdzieś mi zniknęła. Lub polski cukier na razie. Polski cukier to ja... Ojej, gdzie ten polski cukier? Wiecie co? To jest fajne. Podoba mi się. Tylko jeszcze widzę, że trochę by musieli chyba to... troszkę by musieli to dopracować, bo nie wszystko jakby jest takie oczywiste. Żywiec drój. A cukru nie widzę i się ciemno zaczyna robić. Kurde, to teraz co, mogę odstawić ten karton? Ja nie mogę tego kartonu odstawić. Halo, a ja chcę światło zapalić, co mam zrobić teraz? Czekajcie, bo ja nie mogę tego kartonu odstawić, widzowie. Nie wiem, może C? G? Ej, no nie można kartonu odstawić. R. No dobra, R. Okej, R trzeba wcisnąć. I teraz... Widzicie? Tylko animacja trochę jest popsuta. Dobra, polski cukier... Tytan... Tytan, no to był chyba ten. Tytan. To był Tytan.
No i widzicie, nie działa. Jest tytan, a nie działa. Tu jest napisane tytan. I teraz zgaduj z gadula, co to jest tytan. Może to? No dobra, zgadliśmy. Jeszcze został nam pol... I zobaczcie, całą dniówkę tak naprawdę robię jedno zamówienie, które jest większe. I tu jak najbardziej mi nie pasuje, że ten czas gry jest taki szybki w tym momencie. Nawet nie wiem, gdzie mam cukier, a gdzie mam wodę, to też nie wiem, słuchajcie. Wcale bym się nie zdziwił, jakbym nie miał wody. A to akurat jest moja wina, widzowie, że żywiec to było tu? Nie, to jest muszynianka. Słuchajcie, to akurat, kochani moi drodzy, jest 100%, a nawet nie mam tych dwóch wód. Nie mam, dobra, tu. Żywiec zdrój, dobra. I jakaś książka. Akira to Maja, nie mam zielonego pojęcia, co to jest. I cukier, ale cukru, słuchajcie, my chyba nie mamy. Coś się z cukrem stało, gdzieś ja ten cukier wkładałem. Widzowie, może tutaj? Nie. Może to to będzie, co? Nie, nie będzie to to. To był cukier w proszku, nie wiem, gdzie go włożyłem. Ja pierdzielę, to nie jest takie łatwe, widzowie. Znaczy, podoba mi się, że nie jest łatwe. O, i teraz tak, Akira to Maja, mamy znaleźć jakąś książkę. Tylko tu nie ma żadnej książki Akira to Maja, to może to? O, nie. Dobrze, to było to. I tu jest cukier w proszku i to nie jest ten cukier. O ja, to jednego rzeczy nie będziemy mieli. I teraz Asia Kitchen Sushi Smile. Jakby, widzicie, na niektóre produkty nie działa. Sushi Smile, no to małe sushi, no dobra, no. To małe sushi. Gdzie to małe sushi mamy? Tu chyba mamy małe sushi. A to jest duże sushi. A gdzie jest małe sushi? Widzicie? Po ten. Dobra, i polski cukier w proszku mi został. Tylko widzicie, jakby... Dobra, no prawie skompletowaliśmy, ale zobaczcie, cały dzień mi to zajęło. Akurat ta akcja wynika z tego, że u mnie troszeczkę, widzowie, się myślę... troszeczkę się tutaj to jakby też przedłuża ze względu, że nie do końca ogarniam wszystkie półki, nie? Bo u mnie to dochodzi z tym, że mam przemeblowane i z jednej strony zrobiłem przemeblowanie, z drugiej strony zaś, widzowie, no wprowadziłem polskie produkty i ja się tu, powiem wam szczerze, troszeczkę gubię. Gdzie co mam na półkach? A co się stanie, moi drodzy? Dobra, znalazłem cukier. Jest, mamy. Uff, zobaczcie, ile czasu mi to zajęło. Udało się, dobra. No i widzicie, koniec dnia. Ciekawe, czy nam to wyślą teraz. Spróbujemy do skrzynki. A zobaczcie, jeden dzień i tylko dwa zamówienia skompletowałem. Powiem wam tak, jest to super, podoba mi się ta opcja. Czyli to, że mi to nie działało, to... Wysłałem. A czy ja mam jakieś statystyki w tym komputerze? Niby wysłałem, słuchajcie. O ja pierdzielę, zobaczcie, zrobiłem dwa zamówienia. Kochani moi drodzy, zrobiłem dwa zamówienia, a zobaczcie, ile tu jest zamówień. Także ja to fabrycznie chciałem zmienić, żeby tych zamówień było mniej. Tak szczerze, nie jesteśmy w stanie tych zamówień obsłużyć w ciągu dnia. Mi tu brakuje jakichś statystyk pewnie. Ile na przykład zarobiłem na tym, co wysłałem. Bo chciałbym wiedzieć. No i właśnie, pytanie, czy w statystykach dnia to... O ja, towar mi trochę wymiotło z magazynu. Słuchajcie, w następnym odcinku, moi drodzy, zajmiemy się... W następnym odcinku, moi drodzy, zajmiemy się tą licencją, nowymi produktami. Natomiast jaki my tu mamy przychód? 14600. No to widzicie, to już jest uczciwie, to już jest fajnie. Sprawdźmy, czy jak rozpocznę nowy dzień, czy... O, i teraz sprawdzimy, czy jak sklep jest zamknięty, bo to by była najlepsza opcja, to ja mogę sobie te zamówienia robić z supermarketu. A mogę! Widzowie, zobaczcie, mogę. A to weźmy jakieś tanie zamówienie, takie, żeby nie było za dużo produktów. To już tak na koniec odcinka. O, 22. I co mam tu wziąć? Hello, Sugar Power. Okej. Okay. Cukier... Jedyne, co mnie myli, to te nazwy, bo... To jest puder, bo one nie są jakby po polsku, ale to już wiemy, ale to jest polski cukier, a tu, to jest ten, który jest chyba przy tym. To nie jest to czasem? Nie. No i teraz widzicie, cukier w proszku, no to teraz zgaduj, który to jest cukier.
to jest jedyna dla mnie trudność, że nie jest dokładnie napisane, że oni na przykład to nie... Ja nie mam więcej cukru. No ludzie kochani. No jest stevia. Jest ta pole... Widzicie? Tutaj nie zadziałało. Tutaj jest jako polewa czekoladowa. Tak? I tutaj na przykład nie działa to z polskimi produktami wszystkimi. Z niektórymi działa, z niektórymi nie. Szkoda. Szkoda, bo ja bym chciał, żeby te nazwy uwzględniało... Byłoby to mi łatwiej, bo widzicie, teraz widzę potencjalne trudności, nie? Moi drodzy. Teraz widzę potencjalne trudności, jakie mamy. Ale możemy tak robić, działa to, że faktycznie, kiedy sklep jest zamknięty, następnego dnia sobie po prostu te zamówienia szykujecie. No nie wiem, weźmy jeszcze jedno takie małe może to. Tak na szybko, żeby... I tu zobaczcie, na przykład działa. Tutaj jakby wiemy... wiemy, że mamy Tao Tao i kujawski olej, no to ja już wiem, gdzie iść i zobaczcie, tutaj sobie idę po olej kujawski, o, widzicie, już nie działa, kujawski oliwa oli, czyli to, dobra, Tao Tao, wiemy, dobrze, i doktor Wit Soda, no tu jakiś problem się pojawi, myślę, bo ja nie jestem przekonany, czy to nie jest sól, nie? Widzicie? I tu mamy problem ze sodą. Bo widzicie, jak wam za dużo się... Bardzo się to intuicyjnie obsługuje, tutaj nie ma problemu, tylko ja teraz nie wiem, co to jest Dr. Wit Soda. Takiego produktu nie kojarzę i to przypuszczam znowu... I widzicie, tu jest jakby problem znowu takiej natury technicznej, tak? Że jakby... ja muszę chodzić po... Muszę chodzić po sklepie, szukać produktów, spoko. I byłoby spoko, gdyby na przykład miał napisane wyraźnie Prince Polo, tak jak jest ta polska nazwa. I tu, żeby było jasne, twórcy polskich tekstur, polskich produktów zrobili to dobrze. Te nazwy działają i są polskie, tylko tutaj coś nie działa. No nie wiem, Oshi to nie będzie, nie? Orężada to też nie będzie. No i widzicie, i teraz jest takie zgaduj zgadula, co to za produkt ta soda, nie? Bo pamiętajcie, że niektóre produkty nasi twórcy... polskich tekstur zmienili i ja nie mówię, że źle, wręcz uważam odwrotnie, że bardzo dobrze chłopaki zrobili. Natomiast nazwy produktów ten mod nie wczytuje. Ten mod nie wczytuje nazw produktów i ja teraz nie wiem, co to jest Dr. Wit Soda, bo takiego produktu my tutaj, moi drodzy, nie mamy. Rozumiecie, że no... Soda, no to możemy jeszcze, wiecie co? Czekajcie, bo może tu jest mój błąd. Soda to zazwyczaj były jakieś napoje, prawda? Nie wiem, czy to nie był czasem Sprite. Pierwotnie, czy soda, to nie był Sprite. Też nie, widzicie? I to jest kwestia teraz zgadywania, bo soda to zawsze były wszystkie produkty butelkowe i teraz... A jest doktor Wit Soda, no to mój błąd, widzowie. Dobra, kochani, to jest mój błąd. No widzicie, ale szczerze, tu też nie można mieć pretensji w tym momencie. To jest tylko i wyłącznie jakby moje nauczenie się czy przyzwyczajenie do nowych produktów. Bo pamiętajcie jedną rzecz, dobra, następne zamówienie poszło. Słuchajcie, dobrze, czyli działa ten mod. Super działa, znaczy super. Może super nie, ale w miarę dobrze. Podoba mi się. Będę go stosował i będzie pewnie też o nim w następnych odcinkach. Jak widzicie, można go stosować, kiedy sklep jest zamknięty, więc myślę, że na temat tego moda nagram po prostu osobny odcinek dzisiaj, bo to, co zrobiłem z wami, był test, którym sam się z tym modem musiałem zapoznać, a taką recenzję o tym modzie to nagram po prostu w osobnym odcinku, bo myślę, że warto. Natomiast jak widzicie, sklep jest zamknięty, czyli nowe zamówienia nie wpływają. Wy możecie obsługiwać te wszystkie zamówienia, które tu są, czyli możecie zrobić już tam, no, jak widzicie, ładną kwotę sami obrotu, czyli też waszą kreatywność to troszeczkę wzmaga. Ja już wolę nie myśleć, widzowie. Zobaczcie, ile to jest zamówień. Może taki challenge podejmę w jakimś następnym odcinku, że wszystkie zamówienia, przy czym to jest niemożliwe, bo będą nowe zamówienia, chyba że mówię, na pauzie zrobimy, nie? Że magazynierzy będą towar uzupełniali, a my będziemy robili zamówienia.
Natomiast wolę nie myśleć, jakie zamówienie jest na tą kwotę $200, $204, no bo to jest raczej już, drogi widzu, latania całkiem sporo. I to jest jedyne, co mi w tej chwili przychodzi do głowy, to, że jeżeli mamy fajne, duże zamówienie, musimy się trochę bardziej skoncentrować. No w moim przypadku, to słuchajcie, jeśli ja zmieniłem produkty na polskie i tak naprawdę z tymi polskimi produktami działam dopiero któryś dzień, a zobaczcie, że nagrałem ponad 25 odcinków na, że tak powiem, w cudzysłowie oryginalnych produktach, które były tutaj w Supermarket Simulatorze, to ja też muszę się, wiadomo, nauczyć tych nowych polskich produktów, więc to jest taki podwójny challenge, nie? W momencie, kiedy musimy chodzić i szukać tych produktów, a u mnie jest jeszcze potrójny, no bo przed chwilą sklep przemeblowywałem i wszystko mam jakby inaczej. Czego mi tu brakuje, to wiecie co, czegoś takiego jak jest w markecie, żeby do góry czy nad regałem był taki szyld, na którym można by po prostu napisać, jaki to jest dział. I że ręcznie by można wpisać, że na przykład ja bym sobie wpisał, nie wiem, płatki, czy tam nazwałbym to sobie po swojemu, nie? Na przykład tutaj książki, no akurat książki to wiadomo. To chemię trudno jest nie zauważyć ze względu na te papiery, aczkolwiek jak zobaczcie, papierów była cała masa, od groma i trochę na tych paletach, a zostało niewiele, także pomysł z paletami też uważam za dobry, bo daje on komfort. Szczególnie, że nam dużo towaru wymiotło przez to, że no mieliśmy ten czas zatrzymany, to jak widać nie działało, bo ja tam coś w pliku pogrzebałem. Dobra, to w odcinku w takim razie specjalnym o tym modzie nagram. Myślę, że tego tematu jeszcze wrócimy. Będziemy tutaj działali ze sklepem internetowym. No ale na pewno następny odcinek to będą już licencje, żeby mieć wszystkie licencje i zobaczyć wtedy, które tak naprawdę półki nam są potrzebne. I no będę musiał ewidentnie te lodówki jeszcze raz poustawiać z zamrażarkami, bo w tej chwili to, kochani moi drodzy, mi to troszeczkę nie trybi, powiem wam szczerze. Troszeczkę mi to nie trybi, że jest taki chaos i muszę to na nowo sobie gdzieś poukładać, żeby no miało to ręce i nogi. Także to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, drogi widzu, droga widzko, bo też oglądają dużo, dziewczyn ogląda tutaj Supermarket Simulatora, także gorąco i serdecznie was, kochani, pozdrawiam. Będzie mi miło i gorąca prośba, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to naciśnij ten czerwony przycisk na dole pod filmem, aby być na bieżąco, aby nie przegapić odcinków, czy to Supermarket Simulatora, czy z innych serii, a co do supermarketu, to na pewno będziemy ten challenge będę próbował jeszcze raz zrobić na tych modach, które mam, wybiorę konkretne mody, żeby za dużo nie ułatwiać i zacznę tworzyć market jeszcze raz od zera, od pierwszego levelu. Będę starał się robić to bez kredytów, zobaczymy na ile to się uda. Będzie wielki challenge i to chyba będę robił już na live'ach, będzie ankieta. Także drogi widzu, do zobaczenia, uśmiechnij się, trzymaj się, cześć!